Cześć. Zastanawiasz się, jak powstają koszulki ze zdjęciem i personalizowane kubki? A przede wszystkim, czy w ogóle można na tym zarobić? Jeżeli tak, to świetnie trafiłeś, bo zaraz opowiem Ci, czym jest sublimacja, czego potrzebujesz, aby robić takie rzeczy samodzielnie i budować swój mały biznes. Ok, zacznijmy od tego, czym jest sublimacja. Opowiadałam o tym szerzej w poprzednich filmach, także możecie zobaczyć, jak tworzyłam między innymi ten kubek czy torbę. Sublimacja to potocznie zwana technika zdobienia odzieży i przedmiotów. Jest szybka, trwała i popularna, no i można ją wykonywać w warunkach domowych. Co musisz wiedzieć na start? Sublimacja sprawdza się do odzieży wykonanej z poliestru, także będzie miała zastosowanie m.in. w odzieży sportowej, a w przypadku kubków konieczne jest używanie kubków dedykowanych pod sublimację właśnie z powłoką poliestrową. Ok, a teraz policzmy to, czego potrzebujesz, aby rozpocząć pracę. Drukarka A4 z zestawem tuszy żelowych to około 2,5 tysiąca złotych. Prosta prasa płaska na start to koszt do 1500 zł, prasa do kubków około 900 zł, papier 100 arkuszy do sublimacji to koszt od 40 do 100 zł w zależności od marki, no i taśma termiczna powiedzmy około 10 zł. Jeśli dołożysz do tego kraftowy ploter tnący, które schodzą w przedziale 1000 do 2,5 tysiąca zł, całość zamknie się w granicach 7 tysięcy w zależności od konfiguracji. Ok, a czy tworzenie personalizowanych kubków się opłaca? Policzmy. Średnie ceny sprawdzam na dzień 10 listopada u losowych sprzedawców. Biały kubek, taki standardowy, dostosowany oczywiście do sublimacji, to koszt około 5 zł. Na arkuszu A4 zmieszczę dwie grafiki. Arkusz wyniesie mnie plus minus 50 groszy, czyli po 25 groszy na jeden kubek. Myślę tutaj o całym takim zadruku pełnym. Tuż starcza od 200 do 500 stron w zależności od zadruku. Liczę średnio 1570 zł za komplet tuszy żelowych do drukarki Sougras, dedykowanej właśnie do metody sublimacji. I powiedzmy, że wyjdzie nam około 5 zł za stronę, czyli wracając do kubka 2,50 na jeden kubek. Podsumowując, cena zrobienia takiego kubka to 5 zł, 25 groszy, 2,50, co daje nam łącznie 7,75 plus użycie prądu, dajmy na to nawet 20 groszy. Daje nam to około 8 zł. No i teraz pytanie, za ile go sprzedasz? Przeglądając ceny, niech to będzie 25 zł. Jesteś już na plusie 17 zł na jednej sztuce. Licząc, że możesz dołożyć do tego dodatkowe opcje, takie jak zapakowanie na prezent, personalizowane pudełka, które możesz wyciąć ploterem, personalizacja projektu pod klienta, jestem przekonana, że będziesz w stanie dołożyć tam przynajmniej jeszcze kilka złotych do tej podstawowej ceny. Oczywiście bardzo upraszczam tą kalkulację, wiem, nie uwzględniam tutaj przesyłek, podatku VAT, który odliczamy od zakupów, nie policzyłam podatku dochodowego, czy w ogóle żadnych kosztów prowadzenia działalności. Ale chciałam tylko pokazać poglądowo, w taki bardzo prosty sposób, jak może wyglądać zarobek w takim przypadku. Skupiłam się teraz na kubkach, natomiast dajcie znać, czy podoba się Wam taki materiał, czy wykonać takie symulacje też dotyczące koszulek, czy innych gadżetów właśnie związanych z sublimacją. Jeżeli materiał się Wam podobał, nie zapomnijcie też zostawić nam łapki w górę i zasubskrybować kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków.